Witajcie. Coś wam przeczytam. Nowej instytucji w budowie nadajemy nazwę bliską greckiemu słowu oznaczającemu prawo, w tym prawo społeczne i ład wspólnoty, zaś w tradycji egipskiej jednostkę podziału terytorialnego. Sięgamy więc po nasze prawo, prawo lokalne do napisania własnej historii sztuki od nowa. Muzeum to przestrzeń uczestnictwa i źródło wiedzy wyrównujące możliwości dostępu do kultury, demokratyczne i otwarte. Interesuje nas odnawianie znaczeń sztuki w jej wymiarze współczesnym i historycznym, sięganie do rezerwuaru historii w jej różnorodności. Będziemy poddawać analizie nie tylko co, ale przede wszystkim jak pokazujemy, badamy i opisujemy. Muzeum nie jest już bowiem przestrzenią reprezentacji, ale jest przestrzenią krytycznej interpretacji. Nasza uwaga skupiać się będzie także na zespołowej krytycznej analizie posiadanych zasobów, na wyprowadzeniu z nich nieoczywistych narracji oraz wątków. Będziemy przepracowywać ugruntowane indywidualistyczne koncepcje artysty i przeciwstawione im zaangażowane modele i koncepcje sztuki w odniesieniu do innych państw. Będziemy wydobywać zjawiska w nowej ramie interpretacyjnej. Będziemy przyglądać się profilom kolekcji sztuki i innych zbiorów, a także samej idei kolekcjonerstwa. Przedstawiać postawy kuratorskie i instytucjonalne wobec metod i strategii. Będziemy także wspierać rolę sztuki w rewitalizacji terenów postoczniowych oraz sprzyjać ochronie industrialnego dziedzictwa stoczni poprzez działanie w zremonizowanych zabytkowych budynkach przemysłowych. Teraz to przetłumaczę na polski. Weźmiemy waszą sztukę i wasze budynki. Za wasze pieniądze, z waszych podatków, których nigdy nie zobaczycie, opowiemy wam, co chcieliście nam przekazać. Zahamujemy ideę, nauczymy was robić, rozpuszczamy kranty pod tezę, abyście robili sztukę tylko o tym, czego my będziemy chcieli. Nauczymy was lubić tak, jak my lubimy, abyście pod ciężarem nonsensu tchórzyli w swoich pragnieniach. Co za gówno? Naprawdę. Do ognia nie wpadło, Maciej! O nie! Wasze muzea są jak niekończące się cmentarze. Wasze pomniki Piłsudskiego i Jana Pawła II jak nagrobki motocyklistów przy autostradach. Imitujecie, naśladujecie, odzwierciedlacie retrospekcję cudownie oświeconą. Ja jestem za nadaniem formy znako, na miarę inteligencji naszych czasów, wolności ich transformowania chociażby w gówno, jako jedyną wolnością godną akceptacji. Mogę ukraść wam wszystko, bo nieważne skąd biorę pomysł, ale ważne dokąd go ze sobą wezmę. Niech za sztukę biorą się tylko ci, którzy nadążają intelektem i wykształceniem do możliwości jej formalizowania. Reszta to imitatorzy, ignoranci, dzieci zafascynowane spadającym jabłkiem. Ci zawsze będą ciągnąć ogon, podnosząc swoją łapę po laur. To wasze brązowe palce prostują szyję interpretatorów. Sztuka może powstawać tylko na styku i tylko na styku równoważnym. Może powstawać z wiedzy i tylko z wiedzy prawdziwej. Sztuka bierze się ze studiów i z nauki. Sztuka widzi, śledzi i komentuje świat, ale tylko wtedy, kiedy go wyprzedza, jest sztuką. I pójdę tą drogą, bo to jest droga sztuki nauki, sztuki dyskusji, a nie gadania. Może nowy sposób interpretacji świata. Teridę waszego chrzanie. Pokażę wam to, czego nie widać, bo rozumiem, co to znaczy być ślepym. Ale nie wyłupię sobie oczu. Bo jak dobry aktor, żeby zagrać ślepego, sam sobie oczu nie wypala. Nie muszę sterczeć 24 godzin na plaży, żeby poczuć głód. Doświadczenie i cierpienie nie czyni was lepszym, a praca nie uszlachetnia. Pokażę, że w każdym znaku i stanie czai się interpretacja, której nie widzicie. Trzeba ten znak tylko odmrozić i pozwolić mu żyć. Odrdzewić, aby nadać mu blask i wyciągnąć z jego emocje. Obiecuję wam to i to wam pokażę. I tym małym krokiem właśnie stworzę to dzisiaj. Daj, Stefan, wodę.
Możemy się trochę odsunąć? Dobra. No i tak pokażę. Stefan, pójdź wodę.